Zgodnie z wynikami nowego badania, wystarczy zmienić dietę na bardziej zbilansowaną, aby wydłużyć sobie oczekiwaną długość życia nawet o 10 lat. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS Medicine. Norwescy eksperci przeanalizowali dane z innego dużego badania zatytułowanego Globalne obciążenie chorobami, w którym wzięło udział kilka tysięcy młodych mężczyzn i kobiet. Opierając się na tych danych, naukowcy ocenili wpływ niektórych zmian w diecie na zdrowie oraz długość życia ludzi. Wnioski były bezlitosne. Ciągłe odchodzenie od zachodniej diety, która obejmuje tłuste i słone potrawy, czerwone mięso, przetworzoną żywność i słodycze oraz przejście na zdrową dietę bogatą w rośliny strączkowe, świeże warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i orzechy może przedłużyć życie każdego z nas średnio o 10 lat. Aby to się powiodło, konieczne jest jak najszybsze przejście na żywienie zdrową żywnością. Badacze twierdzą, że zrozumienie korzystnego potencjału różnych produktów spożywczych pozwoli nam osiągnąć znaczną poprawę zdrowia, co z kolei przełoży się na oczekiwaną długość życia. Przykładowo, stwierdzono, że pozytywny wpływ na organizm człowieka mają słodkie ziemniaki, znane w Polsce głównie jako bataty. Specjalista zwrócił uwagę na fakt, że jeden batat zawiera błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, który jest przydatny dla przewodu pokarmowego. Jego stosowanie wzmacnia mikroflorę jelitową, a ponadto słodkie ziemniaki zawierają różne przeciwutleniacze, mangan, a także witaminy A i C. Eksperci przestrzegają natomiast przed innymi produktami. Szczególnie zaskakujące było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa płynące z niekontrolowanego spożywania grejpfrutów. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ten owoc tropikalny zawiera substancje chemiczne, które mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dzięki czemu stają się one silniejsze. Skutki uboczne grejpfruta mogą obejmować ostrą niewydolność nerek, niewydolność oddechową, a nawet krwawienie wewnętrzne. Link do badania, w którym wymieniona jest zdrowa i zalecana żywność, odnajdziecie poniżej w opisie.